Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W minioną sobotę, 3 grudnia 2022 roku, do Mińska przyleciał minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. Szojgu w pierwszej kolejności spotkał się ze swoim białoruskim odpowiednikiem Wiktorem Hreninem. Tematem rozmowy, jak podano w oficjalnym komunikacie, były aktualne zagadnienia dwustronnej współpracy wojskowej i Wojskowo-technicznej. Podczas tego spotkania podpisano również protokół o zmianach do białorusko-rosyjskiego porozumienia o wspólnych działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego w sferze wojskowej, który był podpisany w 1997 roku. Jednak tutaj absolutnie nie podano żadnych szczegółów, czego owy protokół miał dotyczyć. Po spotkaniu z białoruskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu udał się na rozmowę z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Co istotne, dzień wcześniej 2 grudnia prezydent Białorusi odbył długą rozmowę z Władimirem Putinem, prezydentem Federacji Rosyjskiej. Podczas spotkania z Siergiejem Szojgu Łukaszenka miał go zapewnić, że Białoruś, cytuję, zrobi wszystko, co białorusini powinni zrobić na mocy ustaleń z Rosją. Koniec cytatu. Prezydent Łukaszenka na spotkaniu mówił sporo o wojnie na Ukrainie oraz o przygotowaniu białoruskich i rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi. Mówił m.in., cytuję: Myślę, że białoruski minister obrony już panu powiedział o sytuacji na Białorusi, o przygotowaniu, zgrywaniu bojowym oddziałów Białorusi i Rosji, które są obecne na Białorusi. I nasi, i wasi oficerowie przygotowują chłopców, i białoruskich, i Rosjan. Koniec cytatu. Mówił także, że chodzi o to, aby pierwsze szeregi obrońcy państwa związkowego Rosji i Białorusi mogli, jak to, jak to podkreślił, odeprzeć każdą agresję. Prezydent Łukaszenka zaznaczył, że białoruscy i rosyjscy wojskowi są szkoleni, cytuję, jak jedno zgrupowanie, jak jedna armia czyli tak jak umawialiśmy się z prezydentem Rosji. Koniec cytatu. Z kolei rosyjski minister obrony podkreślił, że oba państwa znajdują się już na tym etapie, gdy ich kontakty na poziomie ministrów obrony, czy nawet prezydentów państw powinny być bardziej aktywne i bardziej konstruktywne. Wskazał przy tym, że na Białorusi przebywa obecnie rosyjski zastępca dowódcy wojsk lądowych, który wraz z ministrem obrony Białorusi miał mu przekazać, iż siły na terytorium tego kraju, cytuję, już wyglądają na takie, które mogą wykonywać zadania. Koniec cytatu. Dodał do tego, że rosyjscy żołnierze czują się na Białorusi jak w domu. Jak wynika z opublikowanych fragmentów spotkania, prezydent Łukaszenka ocenił, że Ukraina nie chce rozmów, więc. Rosyjska inwazja czy też specjalna operacja, operacja specjalna, jak Rosja nazywa wojnę przeciwko Ukrainie, jego zdaniem nie zostanie przerwana. Powiedział tutaj znamienne, znamienne słowa, cytuję, jeśli oni chcą walczyć do ostatniego, czy to Ukraińca, czy to Polaka, czy najemników, to ich sprawa, to ich prawo. Koniec cytatu. Warto zauważyć, że dotychczas Siły Zbrojne Republiki Białoruś bezpośrednio nie wspierały wojsk rosyjskich w inwazji na Ukrainę. Natomiast prezydent Aleksander Łukaszenka zdecydował o udostępnieniu terytorium Białorusi na potrzeby Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To właśnie z kierunku białoruskiego przeprowadzono pod koniec lutego bieżącego roku natarcie na północ Ukrainy, w tym na Obwód Kijowski jednostki rosyjskie dokonywały też z terytorium właśnie Białorusi ostrzałów rakietowych Ukra na Ukrainy. We wrześniu i październiku strona ukraińska podała, że z terytorium Republiki Białoruś doszło do ataków przy użyciu irańskich dronów na początku października bieżącego roku prezydent Aleksander Łukaszenka zapowiedział stworzenie na Białorusi regionalnego zgrupowania wojsk, formowanego wspólnie z Federacją Rosyjską. Jak dotąd ani strona ukraińska, ani także media zachodnie nie, nie podawały informacji na temat, na temat jakichś oznak formowania zgrupowania uderzeniowego. To czego oczywiście nie można wykluczyć w dającej się przewidzieć przyszłości. W minioną sobotę dowódca ukraińskich sił połączonych, generał Serhiy Najew, oświadczył, że na Białorusi trwa koncentracja regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi. No, tutaj ocenił, że na razie nie ma. Zagrożenia ze strony, ze strony Białorusi, ale tutaj w mojej ocenie no, można tutaj zakładać kilka takich scenariuszy, łącznie z zaangażowaniem się Republiki Białoruś bezpośredniego zaangażowania po stronie Federacji Rosyjskiej i natarcia na północ Ukrainy, tak aby związać sporą część sił zbrojnych właśnie państwa ukraińskiego. Ten hipotetyczny scenariusz, czy też jeden ze scenariuszy, który zakłada włączenie się bezpośrednio sił zbrojnych Republiki Białoruś po stronie Federacji Rosyjskiej w wojnie z Ukrainą, moim zdaniem należy jak najbardziej brać pod uwagę, tym bardziej, że po roku 2020 nastroje antyzachodnie, antynatowskie bardzo mocno wzrosły na Białorusi. Jest to wynikiem nieuznania przez sporą część państw zachodnich wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia właśnie 2020 roku, po których to zresztą w wyborach nastąpiła cała fala nie tylko demonstracji, protestów, no ale, jak twierdzą władze Białorusi, próby wywołania kolorowej rewolucji przez Państwa zachodnie, w tym tutaj oczywiście także przez Polskę, bo Polska jest również oskarżana przez władze w Mińsku o próbę ingerencji wewnętrzne sprawy tego, tego państwa. I w tym kontekście moim zdaniem należy zakładać różne scenariusze rozwoju sytuacji w ciągu najbliższych miesięcy. Moim zdaniem może powrócić również kwestia presji migracyjnej na pograniczu białorusko-polskim i rosyjsko-polskim. Jeśli chodzi o obwód kalining kaliningradzki, tak aby no, zintensyfikować te napięcia społeczne, napięcia także polityczne w państwach NATO i Unii Europejskiej, odciągnąć uwagę od przygotowań stricte, stricte wojskowych. I tutaj moim zdaniem szczególnie istotne jest to, aby Polska występowała na arenie międzynarodowej i oczywiście także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jako mediator, jako państwo, które Tonuje, obniża napięcie, które obniża te nastroje rozgrzane już do czerwoności, a nie Podbija, nie podbija tych nastrojów, nie wzmacnia różnego rodzaju napięć. I myślę, że w tym kontekście warto przypomnieć, mm, przypomnieć te sprawy, o których już mówiłem w podcaście geopolitycznym, czyli tę nieszczęsną konferencję Jabłonie pod Warszawą w dniach 4-7 listopada bieżącego roku, czyli próba tworzenia jakiegoś takiego, no niby, emigracyjnego rządu, alternatywnego wobec rządu w Moskwie rządu złożonego z jakichś rozbitków politycznych emigracji rosyjskiej no myślę, że tego typu działania absolutnie nie służą Pokojowi nie służą obniżaniu napięcia. Podobnie zresztą jak informacja ogłoszona przez telewizję Bielsat na stronie internetowej tej telewizji na początku października i na kanale na YouTube na początku listopada bieżącego roku. Informacja o tworzeniu jakichś grup dywersyjnych przeznaczonych do walki z, z, prezyden z, no, z władzą prezydenta Aleksandra Łukaszenki, grup, no, które skupiają emigrantów białoruskich. Myślę, że tego typu działania, przygotowywanie jakichś dywersji, która miałaby być przeprowadzana na terytorium państwa Białoruś, Republiki Białoruś, czy próba tworzenia jakiegoś alternatywnego rządu, czy to białoruskiego, czy rosyjskiego, no na pewno tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego, na pewno nas nie oddalają od wojny, co więcej moim zdaniem wzmacniają napięcie w regionie, natomiast w interesie państwa polskiego jest absolutnie to, aby obniżać napięcie w regionie i aby Absolutnie nie uczestniczyć w żadnej w żadnej wojnie. Dziękuję Państwu za uwagę.